dwa słowa, żeby Państwo wiedzieli, o co chodzi. Główny bohater, taki Everyman. Jacek Cygan powiedział The Dehydrated Man, a ja mówię, to jest Everyman. To jest postać, która się nazywa u Elmera Rice Pan Zero. A więc taki idealny zero, w to zero wpisuje się los każdego z nas. Więc Pan Zero pracuje w biurze. Pracuje w biurze 25 lat i pracę tej bardzo, ale to bardzo nie lubi. To jest takie pokolenie Tuwima. To jest takie pokolenie Tuwima i 92 Elmer Rice, 94, 1800 oczywiście, 94 Julian Tuwim. Jest w tym pokoleniu bardzo dużo podobieństwa, takiego zamiłowania do groteski, zamiłowania do czegoś nowego, bo ta forma wtedy była na Broadwayu absolutnie nowa, kiedy to napisał w 23 roku. I tak sobie szperając, mogę jeszcze minutę, tak? Tak sobie szperając, zauważyłem, że krytycy amerykańscy nazwali bohatera tej sztuki takim określeniem dehydrated man, to znaczy taki odwodniony czy wyjałowiony, o, taki odwodniony. I skojarzyło mi się to z taką charakteryzacją tego okresu kryzysowego w świecie. Oczywiście parę lat później był ten słynny czarny czwartek na giełdzie nowojorskiej, ale to już jest ten wiatr takiego kryzysu, który udowodnił w Ameryce, że nic nie jest pewne, a zwłaszcza praca człowieka, jego zajęcie, jego życie, że nagle się wyskakuje przez okno albo się robi jakąś rzecz zupełnie normalnie nieuzasadnioną. Ale to dehydrated man to jest bardzo fajne określenie. I na czym polega walor tej sztuki? Tutaj chcę powiedzieć do tych dziennikarzy, którzy jej nie czytali, że jest jakaś jej niezwykła uniwersalność i przez to nowoczesność, nieprzemijalność, że ten wyjałowiony człowiek jest dzisiaj taki sam. Zabawny scenariusz spowodował takie, a nie inne myślenie moje muzyczne, zapewne odmienne od typowych piosenek, które towarzyszą mi od ponad 20 lat. I ja myślę, że tutaj z Jackiem rzeczywiście stworzyliśmy coś ciekawego, na tyle ciekawego, że myślę, że Państwo wykonujący tutaj akrobacje przeróżnego rodzaju na scenie nie będą mieli z tym również problemu, bo to już sztuką połączyć śpiew i przeróżnego rodzaju wyginanie ciał. To jest naprawdę wielka sztuka i podziwiam tu Państwa. Byłem na kilku próbach i muszę przyznać, że jak gdyby na dwóch bodajże byłem, więc już mogę powiedzieć kilku. I na pierwszej próbie jeszcze nie miałem takiego wyrobionego zdania, na drugiej już bardzo mi się niektóre elementy podobały, więc sądzę, że z czasem to wszystko nabrało takiego deseru, że tak powiem, że już to, co widziałem dzisiaj, ten sam prolog, to jest piękna sprawa i ja myślę, że ma szansę ta sztuka odnieść, miejmy nadzieję, zasłużone
końcowe zwycięstwo. Żeby świadomość Państwo, kto przed Wami stoi, kto będzie stał przez widzę za kilka dni, żeby ta świadomość była trwała. I jeszcze raz chciałbym, żeby kolejni się przedstawili tak jak siedzą i stoją. Nazywam się Agnieszka Żulewska, jestem absolwentką Szkoły Łódzkiej. Nazywam się Andrzej Niemyt, mam 23 lata, jestem absolwentem Szkoły Łódzkiej, pochodzę z Baranowa. Pod Poznaniem. Pod Poznaniem. Nazywam się Oriana Sojka, jestem tegoroczną absolwentką Szkoły Filmowej, pochodzę z Raciborza na Śląsku. Dzień dobry, ja się nazywam Mateusz Lisiecki, jestem absolwentem Akademii Teatralnej tu w Warszawie, mam lat 23. Dziękuję. Dzień dobry, nazywam się Paweł Paczesny, skończyłem Łódzką Szkołę Filmową w tym roku. Nazywam się Marta Dylewska, jestem studentką trzeciego roku Akademii Teatralnej w Warszawie. Witam, ja nazywam się Aleksandra Domańska i również jestem studentką trzeciego roku Akademii Teatralnej w Warszawie. Nazywam się Michał Jaros, jestem tegorocznym absolwentem Łódzkiej Szkoły Filmowej. Ja nazywam się Marek Nędza i skończyłem filmówkę tak jak kolega. I inni koledzy moi. Niektórzy. Dzień dobry, Ania Szymańczyk, jestem tegoroczną absolwentką Akademii Teatralnej w Warszawie. Nazywam się Konrad Darocha, jestem tak samo jak Ania, tegorocznym absolwentem Akademii Teatralnej w Warszawie. Dzień dobry, nazywam się Piotrek Piksa, jestem studentem drugiego roku Akademii Teatralnej. Pochodzę z Nowego Sącza. Dzień dobry, nazywam się Gosia Kocik, jestem tegoroczną absolwentką Łódzkiej Szkoły Filmowej. Dziękuję. A więc mamy oczywiście Warszawa i Łódź. Dlaczego? Robiliśmy przesłuchanie z Michałem, byliśmy na festiwale szkół teatralnych w Łodzi. No i zobaczyliśmy wszystkie szkoły, z tych wszystkich przedstawień dyplomowych wybieraliśmy różnych studentów, absolwentów. Potem były przesłuchanie w Warszawie, w Akademii Teatralnej. No i z tych wszystkich przesłuchań okazało się, że jednak w tym roku Łódzka Filmówka i Akademia Teatralna jest górą. Dlatego ta trzynastka pochodzi właśnie z tych dwóch uczelni. Dla człowieka, którego los postawił na czele instytucji, która nazywa się Akademią Teatralną, która bierze odpowiedzialność za to wszystko, co się dzieje w Akademii, ale później właśnie już przestaje mieć nad tymi młodymi ludźmi pieczę i cały czas martwimy się o tych ludzi, co z nimi dalej będzie. Że zjawił się ktoś i w teatralnym, zawodowym przedsięwzięciu postanowił zainwestować w tę sytuację, to jest oczywiście wielkie ryzyko. Byłoby dla każdego teatru, a dla prywatnego teatru jest to daleko posunięty heroizm i chciałbym tu podkreślić determinację Żeni, który w tej sprawie to jest naprawdę wielkie ryzyko w dzisiejszym świecie, który rynek jest wartością bardzo poważną i przekłada się dla prywatnego teatru, to się przekłada na ekonomię, ale miejmy nadzieję, że choćby ta sytuacja, że tę odwagę, bo to wymaga odwagi, że ta odwaga zostanie nagrodzona. Będę za to trzymał kciuki. Zwykli ludzie, którzy czasem błądzą.